Cześć, dzisiaj zaprezentujemy Wam nowego Gmaila w wersji na smartfony. Zmiany dotarły już wcześniej na komputery, teraz jednak przyszedł czas na wersję mobilną. Co się zmieniło? Sprawdźmy. Na pierwszy plan wybija się zmieniony wygląd. Google pozbyło się charakterystycznego czerwonego paska u góry, jak i większości pozostałych czerwonych elementów, kojarzonych wcześniej z tą apką. Zamiast tego dostaliśmy nieco ascetyczny, zdecydowanie lżejszy wygląd oparty o Material Design 2. Firma wyraźnie chce upodobnić wszystkie swoje aplikacje do siebie. Już na samym początku możemy wybrać sposób wyświetlania głównego okna programu. Można go oczywiście dostosować także później, za pomocą opcji gęstość listy wątków w ustawieniach aplikacji. Widok wygodny najbardziej przypomina to, co znaliśmy ze starszej wersji Gmaila. Nowy widok, domyślny, charakteryzuje się względem niego jedną dużą zmianą. Załączniki zaszyte w mailach widoczne są w dymkach pod informacjami o mailu. Dzięki temu mamy do nich dostęp bez konieczności włączania konkretnych wiadomości i konieczności ich przewijania. Trzeba przyznać, że jest to bardzo wygodne. Ostatni wygląd, nazwany kompaktowym, pozwala zmieścić maksymalnie dużo maili na jednym ekranie, dzięki zrezygnowaniu z wyświetlania awatarów kontaktów, jak i wspomnianych wyżej załączników. Centralne miejsce na górze nowego Gmaila zajmuje wygodny, przeprojektowany pasek wyszukiwania. Chowa się on wtedy, gdy zaczniemy przywijać pocztę, ale szybko wraca, gdy tylko lekko przewiniemy do góry. Kosmetycznej zmiany doczekał się także przycisk utworzenia nowego maila. Zamiast ikonki z ołówkiem widzimy teraz kolorowy plus. Nowy Gmail ułatwia także przełączanie się pomiędzy kontami. Do tej pory opcja ukryta była w menu. Teraz została wyprowadzona do górnego paska wyszukiwania. Wystarczy kliknąć na ikonę naszego konta, by dostać się do nowego menu. Trzeba przyznać, że zmiany w aplikacji Gmail są czysto kosmetyczne, choć wyciągnięcie załączników na główny ekran może okazać się bardzo przydatne. Niestety wciąż brakuje jednej bardzo istotnej rzeczy. Ciemnego motywu. Hej Google, nie każ nam tyle czekać.